Marina, odcinek 71. Ożeń się ze mną. Weronika działała. ¿Qué pasa? ¿No me quieres? Nie kochasz mnie? No es eso. Nie o to chodzi. Entonces. Więc? Pues que acabo de salir de un dopiero co się rozwiodłem. ¿Y eso qué tiene que I co z tego? Pues mucho tiene que ver mucho. ¿Sigues amando a Marina? Wciąż kochasz Marinę. No. Nie, no, no la amo. Nie kocham jej. Ricardo, yo lo único que proszę te cię, es que no te estoy mintiendo. Nie kłamię. Od kilku godzin jestem rozwiedziony, a tobie tylko ślub w głowie. Szukasz wymówek. To rzeczywistość. Jak mam myśleć o ślubie, skoro nie jestem w stanie rozpocząć nowego związku? Dobrze. Rozumiem. Tylko jestem taka impulsywna. Kocham cię. Kocham cię i chcę być z tobą cały czas. Chcę się z tobą kochać i dać ci to wszystko, czego nie dała ci Marina. Ona dla mnie nie istnieje. Porozmawiamy o tym później. Muszę iść. Dokąd się wybierasz? Do domu. Wykąpię się i posiedzę przez chwilę w ciszy. I tak będziesz mój. Tylko mój. Jak się czuje, Patty? Oj, mi vida, traes una carita. A jak ma się czuć? Co się stało? Jest taka chuda, wycieńczona. Musisz wierzyć. Gdyby to była kwestia wiary, Patty już dawno by wyzdrowiała. Chyba nie zostaniesz ateistą. Bóg ani trochę mi nie pomaga. Nie bluźnij. Jestem wściekły. Czuję gniew i złość w stosunku do siebie i do całego życia. Nie mów tak. Jesteś jeszcze bardzo młody. Masz dopiero 17 lat. Nikt mnie nie rozumie. Wychodzę. Dopiero przyszedłeś. Przynajmniej zjedz coś. Muszę być między ludźmi. Uważaj na siebie. Mam nadzieję, że tymi ludźmi nie będą Julio i Tuercas. Straciliśmy forsę, którą mogliśmy dostać od milionerki. Prędzej czy później wzbogacimy się dzięki Marinie i jej cennym sekretom. Patrz, kto przyszedł. Chociaż jeszcze wcześniej wiedziałem, że was tu znajdę.
To najlepiej pasujące do was miejsce. Legowisko bestii. Nazywa nas ksiądz bestiami? Bóg ojca pokaże. Powinniście pracować dla tego kraju. Ten kraj potrzebuje zdolnej młodzieży, ale nie pijaków. Niech sobie ksiądz daruje kazania i napije się z nami. Wiem, że szukacie czuja, żeby go wplątać w jakąś intrygę. Ostrzegam, zostawcie w spokoju tak dobrych chłopców jak on. Dajcie mu spokój. Zajmijcie się swoimi kumplami, ale tego chłopaka nie ważcie się ruszyć. Bo dowiecie się, do czego jestem zdolny. Witaj, pastoro. Przynieś mi kawę, dobrze? Jedziesz do kliniki? Przyjechałam się tylko przebrać. Jestem zmęczona. Wyglądasz kwitnąco. Daruj sobie. Ale to prawda. Zawiezie cię twój szofer Federico? Ciągle cię wozisz, te i z powrotem. Nie wiem, ile mu płacisz i jak. Nie zaczynaj. Coś cię z nim łączy? Odpowiedz. To się pewnie zaczęło już dawno temu. Nie mam nic wspólnego z Federikiem. Po prostu przyjaźnimy się. Przysięgam na moje dzieci. Nie bądź cyniczny. Łatwiej ci wierzyć w kłamstwa, niż stawić czoło prawdzie. Chcesz, żebym się rzuciła w ramiona Federica? W ten sposób twoje kłamstwa miałyby sens i usprawiedliwiłyby romans z Weroniką. Tego właśnie chcesz? Doktorze, zaczekaj, mierzę ciśnienie. Zmienię kroplówkę. Temperatura w normie, ale ciśnienie wciąż niskie. Proszę jej podać odpowiednią dawkę. Za chwilę wrócę. Jak długo to potrwa? Jesteś najbardziej kapryśną pacjentką na całym piętrze. Ciekawe, co pan by mówił, gdyby musiał tak leżeć. Widzę, że już ci lepiej. Co ze mną? W porządku. Ale szczerze, czuję się źle i wiem, że źle wyglądam. Przesadzasz. Zostało mi niewiele czasu, prawda? Spadłam na wadze. Jestem blada. I widzę cierpienie w oczach ludzi. Nieprawda. Trochę ci się poprawiło. Na jak długo? Na 2 dni? 2 miesiące? Co to znaczy? Zaufaj mi. Z całych sił walczę o twoje życie. Pomóż mi swoją siłą, swoim optymizmem i wolą życia. Wybieram się do kliniki. Podwieziesz mnie? Z przyjemnością. Ale powinnaś odpocząć. Ciągle tylko biegasz w te i we w te. Nic mi nie jest. Chcę być przy Patty jak długo się da. Ja też. Witaj, Freddy. Wszystko w porządku? Raczej nie. Co u ciebie? Dobrze, dziękuję. Napiją się państwo czegoś? Ja dziękuję. Usiądź.
Ricardo, musimy porozmawiać w sprawie, która dotyczy ciebie.